Cześć, witajcie w moim nowym odcinku i dzisiaj gramy w quizy z MSP. Jak dobrze znasz grę Movie Star Planet? A więc zaczynamy. Na początek łatwe pytanie. W którym roku wyszła pierwsza strona MSP i w jakim kraju była stworzona? Mi się wydaje, że w Danii, jak dobrze znam, bo w 2011 czy 2012 była nowa seria z Movie Star Planet, więc wezmę to. O, i dobrze. Okej. Okay. Drugie pytanie. Podaj dwie gry stworzone przez MSP. Bunny Planet i RoboBlast Planet. Czy coś tam? Okej, okay. Kolejne pytanie to ile jest pokoleń na MSP? Dwa, oczywiście, że dwa. Co? Ale jak się, że co? Nie rozumiem, dobra, nieważne. Co to sasoszyfr? Sasoszyfr? Nie wiem. Okej. Okay. Język wymyślony i rozpowszechniony przez SASE na starym MSP. Chyba... źle. Dobra. Użytkownik Ulununia zmieniła nazwę na... Można? Nie da. Anana... Nie, but no comment. Czy istnieje coś takiego jak darmowy VIP? Tylko z karty podarunkowej. Tak, tylko z karty podarunkowej gazety. Czemu w 2016 roku usunięto grę Casting? Bo nikt nie grał w tą grę, był nie usunęli jej. Nie by usunęli, ale znowu. No ale teraz jest, więc Pixie Star to zamienniczka tej Samanty. Mało brakowało. No, 4 punkty do tego. Nie tak dużo. Okej, okay, był jeden quiz, więc zaczynamy grę. A więc tak. Już tutaj nie mam co za bardzo robić. Zobaczymy. Mogę wam teraz pokazać właśnie moje zwierzaczki. To jest jeden z moich... To jest mój właśnie pierwszy. O, ten to jest mój pierwszy zwierzak. Mój pierwszy. I postanowiłam, że go sobie założę właśnie. No. Bym z chęcią wyłączyła czat, ale znowu nie lubię za bardzo. Okej, okay, włącza się pomału mój pokój. Od razu wam pokażę mój dom. Możemy kiedyś sobie zrobić pokój, ponieważ no, cały nie jest, a mam jeszcze pełno nowej rzeczy. A więc tak, to jest jeden, to jest drugi, to jest trzeci, to jest czwarty, a to piąty. Myślę, że wam się podobają. Samego wyglądu, czy nie? To tak, to jest straszak wody i on ma 11 level. Nie chcę, to jest śnieżynek i ma 12 level. To jest zwierz, Frankenzwierz i ma 5, bo to było na Halloween. A to jest Alice i ma 21 level. A więc tak, to jest pokój w ogóle. I teraz się wyloguję i pokażę wam moje inne konta, które bardzo lubię. Okej, okay, teraz będziemy się logować moje konta. Mam ich sporo, więc pokażę wam tylko parę z nich. Miałam bardzo takie kiedyś, no ładne powiedzmy konta, bo tam miałam ładne ubranie i w ogóle, ale niestety byłam taka głupia, że wysłałam to na moje główne konto, czyli Aczernik9. Super, co nie? Okej, okay, logujemy się teraz na moje konto Amuki. No i tutaj hasło. Jest. I już się loguję. A więc tak. No i zawsze piszcie, czy na odcinku chcecie jeden quiz i granie. Bo mi tak pasuje. Ox, to kręcimy się. O, to jest właśnie ona. I jak... O, jest kotel, więc bardzo fajnie. I mi się wydaje, że jak kiedyś będę większa i jak mi się znudzi to konto, to wszystko wyślę na Aczernik 9. Tak sobie myślę. Tam mam 13 level, więc jest sporo, prawda? Ja wam przyznam, że ja jestem z siebie znaczy nie, no, żartuję. Jeszcze nawet rok nie jestem na Movie Star Planet.
Więc nie jest tak bardzo dobrze, bo kiedyś uważałam grę w Star Plains za jakąś głupią, nudną i w ogóle jakąś taką dziwną dla małych dzieci. Napiszę na którym i serduszko. Matko, czemu? Okej, mam 150 zł, więc może coś kupimy? Może nam się uda coś kupić. Przynajmniej wchodzimy w odzież. Jak widzicie, jest przecena no, minus 50%, czyli jak ktoś jeszcze z matematyki nie uczył o procentach, to znaczy, że o pół ceny mniej. Tak. Ze 180. Ta bluzka mi się nawet podoba. Kurde, czemu? Nic, żadnej rzeczy nie ma za 150 zł. Matko. A może to sobie kupimy? To jest ładne. I to też, ale tego nie. A to bym sobie kupiła. No, dobra. To zobaczymy, co tu jest. Dokładniej. Nic fajnego tutaj nie ma w tych sklepach. Każdy mówi, ojeju, jakie śliczne rzeczy. A mi się nic nie podoba. Chyba, że to. Fuuu, ludu. Czemu to jest takie brzydkie? Okej, sobie chyba o to kupię. Tylko muszę sobie zmienić kolor. Jaki to kolor? No nie, czemu? Jeszcze raz poranko. No i nadal. Jezu. To a tak. Dobra, ale patrzymy. Kurde, tutaj tak ładnie wyglądają i w ogóle, a tam to obrzydliwie. Jest. To sobie kupię. Kupię tą bluzkę. Kupię. Okej. Okay. I możemy sobie stąd wyjść. Okej, teraz się logujemy na moje drugie konto, czyli wdowa 3. I hasło. Bardzo fajne. Naprawdę, bardzo fajne. Ani się baczcie, hakerzy głupi, których nienawidzę. Naprawdę nie lubię hakerów. Po co im to? Boże, naprawdę będą mieli grzech. Naprawdę, no. Ludzie się starają grać. Boże, teraz jestem psychologiem. Nieważne. Okej, czekajcie. Okej, ona była taka ładna. Ona była taka ładna. A teraz jest taka brzydka. Sami zgadnijcie dlaczego. Właśnie dlatego, że jestem taka głupia i wysłałam wszystko na czytnika dziewiątkę. Ale ona naprawdę była ładna. Miała taki ładny ten, ale. Ach, czekajcie. Okej, tam nie mieliśmy co robić. Więc teraz dwa ostatnie konta. Jedno nie znacie, a drugie bardzo dobrze znacie. Okej, a więc to jest moje chłopięce konto. Nie no, złe nie jest. Lubię to konto w ogóle. Kiedyś byłam na nim sławna, przyznam. Czy nie? Tak, ale niestety już nie jestem. Tutaj są lepsze rzeczy do wygrania niż na damskim koncie, naprawdę. Mi się tam te włosy z damskiego konta w ogóle nie podobają. A więc ja tutaj nie mam nic co tutaj robić, więc przejdę do następnego. Okej, wiecie jakie to jest konto? Ja się z wami żegnam. Pomalutku i no. No to aż się wyłączy, bo mam 10. Pamiętacie, zawsze mam 10 minut na nagrywanie, tak? Więc no ja się z wami żegnam. Biorę sobie wszystko już tutaj. Mamy 325 zł, więc zrobimy zakupy w następnym odcinku. No to.